Cześć, w dzisiejszym odcinku, na który na pewno długo czekaliście, bo wiecie, że zrobiliśmy tutaj 32 konie mechaniczne w tym silniku. Zrobiliśmy gaźnik, obróbkę gaźnika też mogliście oglądać. No i to, co Kazimierz wymyślił, czyli zastąpienie gaźnika wtryskiem. Podliczymy wszystko w ogóle, ile to kosztowało, jakie rzeczy zastosowaliśmy, a później go schamujemy. Tak, porównamy sobie charakterystykę, bo to jest najważniejsze. Mocowo prawdopodobnie będzie dokładnie to samo, natomiast charakterystyka powinna nam się zdecydowanie poprawić w średnim zakresie. Więc nałożymy ten wykres na gaźniku, który mamy zapisany na hamowni, z tym nowym wykresem, który będzie na wtrysku. Kryminał za to grozi. No więc tak, powoli rozbieramy wszystko. Kazimierz przygotował dla was wszystkie części, które będą nam potrzebne. I teraz wam przedstawi naszą składankę, jak ona tak naprawdę będzie wyglądać. Można to nazwać puzzle do składania, chociaż trochę pracy nad nimi będzie potrzebne. W pierwszej kolejności sam właściwy wtrysk. To akurat jest Honda CBR 250. Bardzo fajne, kompaktowe coś. Mamy wbudowany wtryskiwacz, przepustnicę. Czujniczek powietrza dolotowego, map sensorek i silniczek krokowy, który akurat przy tym naszym użyciu nie będzie wykorzystywany. Będzie po prostu stała wartość uchylenia przepustnicy. No, gdybyśmy to stroili na przykład na EMU, to oczywiście można byłoby wykorzystać ten silniczek krokowy. Natomiast w przypadku, kiedy mamy tylko do dyspozycji budżetową wersję, czyli EQ Mastera D3, no to ten krokowy będzie sobie po prostu tutaj służył za zaślepkę, a całość wolnych obrotów zrealizujemy po prostu na uchyleniu przepustnicy, na minimalnym tutaj uchyleniu motylka. Mamy tutaj kilka takich szybkozłączek, żeby popodłączać sobie wtryskiwacz, filterek paliwa. Tutaj mamy taki z wbudowanym regulatorem ciśnienia paliwa czy barowym, tak żeby już nie kombinować, nie mieć zewnętrznego regulatora ciśnienia paliwa. Mamy oczywiście pompę paliwa, mamy elementy do pospawania kawałka do lotu, tak żeby połączyć głowicę razem z przepustnicą. Oczywiście kolanko sobie skrócimy, ale generalnie to mniej więcej będzie tak. No i tutaj mamy jeszcze kolanko silikonowe, które połączy nam przepustnicę z filtrem powietrza i możemy wtedy mieć układ już podłączony. Trzeba dorobić oczywiście wiązkę. W tym momencie jest to ten odpad z czerwonego malucha. Tak jak i pompa. Tak i pompa. Dokładnie. Także wykorzystujemy to, co mamy. Oczywiście podliczymy tak, by to było nowe, więc będziemy znali pełne koszty, jak już skończymy. Czyli co? Jeżeli de facto do każdej części mniej więcej dopiszemy wartości, tak, i podliczymy całkowity budżet, w jakim się zamknęliśmy. Jeżeli byśmy brali te wszystkie części nowe, to tak, może za wyjątkiem... No, poza przepustnicą, tak, bo przepustnica to akurat jest taki element, który można dowolnie tutaj dokombinować sobie. Nasze prace nad zmianą gaźnika na wtrysk wciąż trwają, ale właśnie teraz chciałem wam przedstawić partnera naszego dzisiejszego odcinka, dzięki któremu możemy się bawić i możemy te rzeczy zamieniać. Surfshark VPN pozwala wam m.in. na zmianę lokalizacji. Wchodzicie na jakąś platformę streamingową, chcecie oglądać dany program, daną transmisję, ale nie możecie ze względu na to, że mieszkacie w nieodpowiednim kraju. Więc przychodzi wam takie rozwiązanie, gdzie możecie zmienić swoją lokalizację, wybrać serwer w innym kraju i oglądnąć to, co chcecie. Tak samo i niektóre platformy streamingowe mają na przykład rozszerzoną ofertę dla wybranego kraju. Można zmienić i oglądać dużo, dużo więcej filmów. Surfshark tak samo pomocny jest w przypadku zakupu, czy to noclegu w hotelu, i przez to możecie się przelogować na inny serwer, inny IP, zobaczyć cenę dla innego kraju, często wybrać tą tańszą. Ja na przykład tak zrobiłem i w przypadku biletów lotniczych. Wybrałem bilety lotnicze do Włoch, gdzie w obie strony zapłaciłem niecałe 100 zł. Surfshark tak samo pomocny jest w przypadku, gdy podróżujecie, zmieniacie często lokalizację, czy też pracujecie w jakichś kafejkach, macie spotkania w galerii, i słaby ten internet w telefonie, więc wtedy podłączacie się do internetu, do jakiegoś Wi-Fi publicznego, ale właśnie, żeby nie paść ofiarą hakerów, możecie sobie włączyć Surfshark, szyfrować swoje dane, które wysyłacie, które odbieracie, żeby nikt ich przypadkiem nie zobaczył.
Polecam wypróbować, macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dodatkowo wpisując promokod Damian Kurcz, który wam się tutaj wyświetla, a link znajdziecie też w opisie. Dostajecie 3 miesiące za free oraz do tego 83% zniżki, więc warto sobie sprawdzić, przetestować. A teraz wracając do naszego głównego zadania, czyli zmianę tego gaźnika cieknącego na wtrysk nowoczesny, zastosujemy też EcoMaster dodatkowo, idziemy to podłączać, palić, hamować, no i zobaczcie dalszą część. Staramy się zmieścić tę przepustnicę z kolaneczkiem, tak żeby tutaj ładnie nam celowała przepustnica w rurkę od Airboxa, żeby się tutaj zmieścić tym kolaneczkiem przy okazji. A w tej pozycji wtryskiwacz bardzo ładnie będzie nam sikał tam w stronę zaworów i ładnie rozpylał. Bo jakbyśmy ustawili przepustnicę tak, to też by działało, ale troszkę gorzej. A tak to im bliżej będzie wtryskiwacz, im będzie mógł lepiej celować w zawory, tym będziemy mogli sobie ładniej to wystroić. Musimy sobie lekko zmodyfikować tę kryzę wytoczoną pod to kolanko, ponieważ potrzebowaliśmy je ściąć troszkę bardziej niż średnica nominalna i tutaj nam się zrobiło większe, jak mamy większy skosik, więc musimy powiększyć to podebranie, żeby ładnie sobie to weszło, żeby tutaj nam się wszystko licowało i żebyśmy mogli ładnie to obspawać. Mamy wstępnie połapany taki prowizoryczny kolektor eksący mini z tej kryzy kolaneczka i drugiej kryzy. I teraz trzeba to poprzymierzać, sprawdzić, czy kąt nam się zgrywa tak, jak chcemy. No i jak będzie git, to obspawujemy, składamy i w zasadzie od strony czysto mechanicznej zostanie nam tylko linka gazu do podłączenia i później już tylko elektryka i przewody paliwowe. Wydaje się bardzo proste. Wydaje się bardzo proste, ale no kilka godzin trzeba poświęcić. Jest już gaźnik wyrzucony i jest już umiejscowiony tutaj, umiejscowiona przepustnica z wtryskiem. Mniej więcej masz to połapane. Tak. I chyba wszystko pasuje. Tak, pasuje. Mamy tutaj specjalną nakręteczkę podtoczoną, żeby nam się mijała. Ta druga jakoś się mija, nie ma lekko, ale udaje się ją przykręcić. Prawie tak samo wygodnie jak w gaźnikowym systemie. Czyli trochę pracy tutaj ręką jest, żeby to dokręcić. Tak, trzeba sobie pokombinować. I musimy podłączać teraz paliwko. Tutaj pompa mechaniczna pójdzie w odstawkę. Zamontujemy pompę elektryczną. Filterek paliwa zaraz za nią. No i w zasadzie jesteśmy od strony mechanicznej prawie gotowi. No i jeszcze linka gazu, oczywiście musimy sobie ją... No tak, ale to będzie na zamówienie ta linka gazu? Tak, musimy sobie zrobić na zamówienie, będzie najprościej. Nie ma co tutaj kombinować z jakimś cięgienkiem czy czymś. Po prostu dłuższy pancerz, dłuższa linka i przyjdziemy sobie z tej strony tak jak oryginalnie. Ty się za głowę złapałeś, co tak myślisz? Patrzę. Dobra, słuchajcie. Na tym etapie mamy tak, że jest tutaj przewód, idzie do pompy, do filtra, który ma ci regulator ciśnienia. To jest powrót z gaźnika zdemontowany, czyli powrót szedł tutaj normalnie. On jest założony teraz na filtr. Kazimierz prawie puścił, tak jak seryjny. Prawie. Tak, prawie. Wchodzi tutaj nam do przepustnicy, do wtrysku. No mamy ją ustawioną, mamy, że tak powiem, przymocowane tymczasowo, bo jeszcze wszystko wymaga regulacji. Musimy zrobić linkę. Co robisz? Depinuję wtyczkę od EcoMasterka, zarobimy sobie nowe piniki wszystkie. I jak dużo tych kabli będzie? Też wszystkie wypełniasz? Nie. Dostaną 3 czy 4 piny wolne. Przynajmniej w tej ewolucji, którą mamy. Obecnie? Tak, czyli na aparacie zapłonowym jeszcze. Później jak już będziemy uturbiali i przejdziemy na... Wow! Poczekaj, czekaj, czekaj! Jak już będziemy... Co robić? Uturbiali. Jeżeli chcecie, żebyśmy go później uturbili, no to dajcie znać w komentarzach. Ale no to dobre, dobry plan. No, Kazimierz wymyślił, żeby w ogóle tu dać taką wielką turbinę. Tylko jeszcze gdzieś drugi silnik trzeba wrzucić, żeby były 4 cylindry przynajmniej. Ale plan jest taki, że
To już zdradzam, już wam trochę zdradzam. Jeżeli pozbędziemy się z aparatu zapłonowego, cewka poleci na drugą stronę i w tym miejscu będziemy mogli zrobić turbiny. Oczywiście po tych testach, kiedy przetestujemy przepustnicę, wtrysk, zobaczymy jak to działa, schamujemy, będziemy mieli ten etap zakończony, ten projekt zakończony, wtedy może pomyślimy tutaj nad turbiną, więc jeżeli byście chcieli zobaczyć prostą, tanią, tak, może nie tanią, ale prostą modyfikację turbo do silnika z malucha, no to, to piszcie. Po co montować bredę jakąś, jak można turbosprężarkę? Dokładnie. Testujemy pierwsze instrukcje. Jacie, zobaczcie, pierwsza instrukcja to jest jedna z pierwszych chyba, nie? To jest 2012 rok. Nieźle. Takie rzeczy jeszcze masz tutaj? Oczywiście, archiwum X. Zobaczcie, no kurczę. 2012, ale w jakim stanie to masz? To jest normalnie już zabytek. Kazimierzowi się przyda, tak? Będziesz z tego korzystał? Tak, ale zobacz, że to jest DM-u, także nie ma. O, ujacie, faktycznie, to jest zabytek, rzeczywiście, tak, dosłownie. Także nie możemy tutaj na decie tego zrobić w takim razie, trzeba na M. Co nie, to już tą instrukcję... Do Ecomastera. Nową musi się dostarczyć. Nie, no po prostu muszą do instrukcji dostarczyć sterownik i skorzystamy. Z M-u. Dokładnie, więc wyślij filmik, że jest pomysł, że jest instrukcja, tylko mamy. Potrzebujemy urządzenie do instrukcji. No dobra, słuchajcie, Ecomastrzy. Mamy waszą instrukcję, ale nie mamy... Jedno z pierwszych. Szkolenie numer jeden. Turbo dziurę zatykam. Żeby Ecomasterek miał ciepło i sucho, to zamontujemy go gdzieś tutaj. Tu akurat nam przelatuje wiązka, więc tą przelotką sobie przepuścimy wiązkę. I będzie tam. W środeczku, jak w wyścigówkach. Tak. Chłopaki tak. Montują, nie? No dobra, dobra. Tutaj patrz, mamy też wskaźniki jakieś. Nie wiem, czy one coś pokazują w ogóle. No to lepiej tutaj chyba w tą kapliczkę ADU 5-calowe by pasowało. Myślisz, że się zmieści? Myślę, że bez problemu. Tutaj wszystko w miarę pasuje. Jeżeli kojarzycie wyścigówki lub z dawnych czasów, jak wkładali chłopaki tutaj gaźniki z moto, to ta półka, która jest tu, ona była wycinana ze względu na to, że tu było takie duże kolanko. Ten gaźnik był tutaj pochylony i wadził o półkę, więc ta półka była wywalana. Tutaj nam się wszystko mieści w seryjnej komorze tak naprawdę. Więc to jest bardzo duży plus. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działać. No jesteśmy na razie na etapie technicznym, że tak powiem. Technicznie jest to zrobione. Natomiast teraz no, kabelkologia i to też parę godzin dobrych roboty, żeby to wszystko ładnie z głową, a później jeszcze strojenie, więc zejdzie trochę czasu, nie? Czy to ciągniesz drugą wiązkę? No tak. Ciągniesz. Tyle kabli potrzebnych? Nie, ale są bardzo ładnie zapakowane, są dobrej jakości, akurat przejdą sobie tutaj. Zmieszczą się tam? Tak. No zmieszczą nam się w gumerce. Tylko trzeba oczywiście jak zawsze posmarować. Inaczej nie przejdzie. Tak. Kto smaruje, ten jedzie. Dawaj, dawaj. O! Jest! Przeszł. Tutaj gdzieś będziemy mieli. Gdzieś tak. On tu będzie, tak? No tam jest w siedzonku miejsce, żeby się schowało, bo tutaj jest ten drucikowy. Rusztowanko, więc jakoś tak sobie to zrobię. Dużo takich komputerów robisz, takich wiązek? Tak, zdarza się. I tu te kabelki będziesz na pamięć znał, który jest do czego? Nie, musimy sobie zawsze spisać, żeby nie pomylić się przypadkowo. A myślałem, że masz jakiś system, ten jest ten, ten jest ten. Znaczy, no tutaj akurat w tym zbiorku kabli mamy półtoróweczki i jedyneczki, więc półtoróweczki do zasilań, do mas. Natomiast te cieńsze do czujniczków i tyle. W przypadku akurat takiej małej wiązki, no to akurat tych kabelków jest bardzo mało i dlatego tym sposobem bierzemy sobie taki kabel 14-żyłowy i w zupełności wystarczy do naszych potrzeb.
przynajmniej ze strony tutaj sterowania detem, bo jeszcze z tamtej strony będziemy mieli przekaźnik pompy paliwa, więc tam jeszcze troszkę więcej kabeleczków będzie, a tutaj te podstawowe, czyli od sygnału wału do wtryskiwacza, oczywiście zasilanie, masa, druga masa ta taka mocowa, sterowanie wtryskiwaczy, no i czujniczki temperatury powietrza w dolocie, temperatury silnika, czy tam dokładnie oleju, nie wiem jeszcze co zrobimy w tej kwestii, no i sam właściwy TPS. Dobra, sorry, nagrywam telefonem, ale mam nadzieję, że obraz jest ok. Kazimierz właśnie podpiął deta, tak? Tak. Prawie kończymy na szybko. Jest tutaj na szybko podpięty komputer. Tutaj kabelkiem USB podpięty do komputera. Znaczy komputer, det trójka. No i co, Kazimierz teraz ustawia paliwko. Tak. Tylko paliwkiem sterujemy. Tylko paliwkiem, bo tak. Zapłonu nie ruszamy przy decie 3, tak? Tak. Tak. Przynajmniej w tej wersji jest tylko podpięte do czytania sygnału obrotu. Odpowiada nam za zapłonik aparat zapłonowy klasycznie. Więc jeżeli będzie strojenie jakieś, no to będziemy ruszać aparatem zapłonowym. Dokładnie, jeśli chodzi o zapłon przynajmniej. Tak. No a tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Udało się dorobić tą linkę? Nie, chyba jeszcze nie. Jeszcze nie dorobiliśmy linki, to będzie, że tak powiem, na szybko strojone. Chcemy wam to puścić i pokazać, jak to działa. To jest wersja jeszcze próbna, więc będziemy sobie to na spokojnie dopracowywać. Ale chcieliśmy ten film złożyć i pokazać wam, że to się uda, więc trzymajcie kciuki i jedziemy na hamowni. Śrubką regulujemy wolne obroty, bo silniczek krokowy, tak jak mówiliśmy, jest w tej wersji niedostępny, tak? Tak, Detczy nie jest w stanie sterować silniczkiem krokowym, a tutaj jest taki czteropinowy, klasyczny, więc tutaj przydałoby się EMO do sterowania tego. Tak, więc jak przejdziemy na EMO, bo ty dalej masz plan tutaj wsadzać turbo? Na razie jeszcze tak. Więc jak wtedy byśmy wsadzali to turbo, no to wtedy ten silniczek krokowy będzie w użyciu. No ale będziemy musieli zmienić komputer i sterować to przez komputer. Słuchajcie, mamy problem z odczytem wolnych obrotów. W tym momencie jest kabel owinięty wokół cewki. Tak, daje to niestabilny odczyt. Wahają nam się obroty od, na wolnych obrotach od 400 do jakichś 1800. I przez to mamy zbyt wczesną odcinkę, bo dobijamy szybko do 8000 takimi pikami. Tak, tak, ale jest pomysł. Mamy dzisiaj hamownię za 2 godziny w sumie. Ale pomysł jest taki, że Tomek Morawiec, czyli Fiat 126 Sport, którego też znacie z naszego kanału, ma taki czujniczek i ja właśnie lecę do niego na szybko. A Kazimierz tu walczy dalej, żeby... Tak. Dobra, no to ja lecę szybko, to przywożę i działamy. Dobra, słuchajcie, na szybko wpadłem do Tomka, ale zobaczcie sobie, tu jest jego wyścigówka, kolejny maluch, ale najważniejsza rzecz, czyli ten czujniczek. Ha, jest, dobra, może nas to ratuje za godzinę, hamownia. To lecimy, bardzo ci dziękuję. Ale proszę bardzo, nie ma za to, służę. A my z Tomkiem się widzimy niebawem, możemy coś zdradzić to? Możemy zdradzić? Możemy. To możemy zdradzić, że będziemy wam pokazywać budowę Fiata 126P do wyścigów, rajdów? No to tak naprawdę głównie do wyścigów, bo to będzie taka wyścigówka, taka hybryda między wyścigami płaskimi a górskimi. Trochę no, budżetowo, nie? Ja wiem, że taka trochę pierwsza dywizja, bardziej uniwersalna może. No żeby nie zdradzać za dużo, to więcej opowiem w filmie. Tak, dokładnie, więc będziecie sobie mogli śledzić, jak wygląda budowa takiego samochodu, a on jest tutaj. Dobra, ja lecę dalej, lecimy na hamownię, lecimy to montować. No dobra, więc tak, jak dojechałem na miejsce już z czujnikiem, Kazimierz w międzyczasie
zrobił taki własny trochę czujnik. Jakoś tam pospawał, zobaczcie sobie sami. Powiedz mi, bo jechałeś już tutaj na Hanownie, jak odczucia pomiędzy gaśnikiem a teraz tym wtryskiem? Na pewno lepiej nie ma turbo dziury na dole, że tak to określę. Natomiast trzeba dostroić, bo jeszcze nie wszystkie zakresy były tam na mapce w ogóle strojone, bo była to mapka, pamiętajmy, z poprzedniego malucha, czyli 2.0 turbo, bo stamtąd pochodził DET. Ale teraz tak, mamy ten stary wykres, który jest 32,1 konia, to było na gaźniku, tak. I ten nowy nałożymy na ten, zobaczymy jak wygląda przebieg. Tak, dokładnie, głównie chodzi nam o przebieg, tutaj prawdopodobnie dużo więcej mocy nie wygrzebiemy dzięki wtryskowi, natomiast charakterystykę powinno udać się poprawić. Pomiary, natomiast wersja robocza, żeby specjalnie na święta wam to puścić, bo to jest kończymy to w piątek, czyli dzień przed Wigilią. No i problem jest taki, że założyliśmy linkę gazu, zaraz wam ją pokażę. I ta linka gazu po prostu ciągnie przepustnicę, ona się nam lekko przekręca, co powoduje to, że ta przepustnica nie otwiera się na 100%. Teraz jakieś szybkie, drobne modyfikacje, żeby jakby to zostało w miejscu. Ciutkę więcej się udało. Zadowolony? Tak, zadowolony. Tutaj mamy już dwa ostatnie powtarzalne wyniki po dorobieniu paliwka. Do 3000 nie udało się poprawić nic, natomiast od 3000 w górę, no to mamy te dwa ostatnie przebiegi, jak sobie tutaj śmiga. Zdecydowanie chętniej dokręca się powyżej 6,5. Nawet tam zaliczyliśmy w ostatnim biegu 7000 obrotów. No i mocowo mamy, jak tutaj sobie podglądniemy, no to wychodzi nam w stosunku do poprzedniego 34,7 konia przy 6400. No tutaj widać, że ewidentnie górą jest zdecydowanie mocniejszy. No i też moment obrotowy przy 4200 mamy 47 minut, a tam mieliśmy, jak pamiętam, dużo gorzej. Bo mieliśmy 43,6 minuta. Czyli różnica kilku newtów, około niecałych 5, tak? No 4 newty niecałe i, no, i 2 konie. I 2 konie różnicy. Tak. Ponad 2 konie, 2,5, prawda? Tak. No i tutaj charakterystyka dużo przyjemniejsza już od 3000. No niestety kolory nam się zlewają, nie? Tych wcześniejszych pomiarów. To jest ten 32,1 na gaźniku. To jest ten na wtrysku 34,7. Tak samo tutaj z newt, nie? To jest ten na wtrysku? Tak, dokładnie. A to jest gaźnik. A to już myślę, że to jest charakterystyka wałka, że tu się nic nie da zrobić, już, nie? Tak, tu jest charakterystyka wałka, że no mimo wszystko nie jest to taki bardzo, bardzo na miasto, tylko troszkę optyka nam górę. No. Szczególnie na wtrysku widać to bardzo ładnie. Ale co, to modyfikacja udana. Tak.
bardzo, bardzo prowizoryczna na chwilę obecną, ale udana. No i co ważne, nie ruszaliśmy tutaj w ogóle aparatu zapłonowego. Zapłon jest ten sam, a być może jeszcze jakiś potencjał by się udało tam odgrzebać, chociaż tak naprawdę w zupełności to wystarcza, bo górą i tak niczego nie brakuje. Moc bardzo ładnie idzie nam prawie płasko już od 6,5 tysiąca, więc nie ma sensu chyba tam doszukiwać. To już sobie grzebniemy, jak będziemy mieli jakiś elektroniczny zapłon ewentualnie, bo przy tym aparacie to jest na dole później problem, żeby nie było stukowego. Jest troszkę doprężony silnik, a przy takim analogowym systemie, no to niestety trzeba by się bawić charakterystyką tego mechanizmu odśrodkowego, żeby ten zapłon tak wcześnie na dole nie powodował nam spalania stukowego. No i tak trzeba by było go przerabiać, żeby jeszcze dokręcał się bardziej, bo potencjał na to jest. Tak, dokładnie. To teraz mamy już wersję taką finalną, ale roboczą mimo wszystko, prowizoryczną. Mamy już pospawane kolaneczko, jak widać. Linka gazu nie jest jeszcze finalną wersją, jest przeróbeczką na szybko wersji oryginalnej. Oczywiście będziemy atakować linką tutaj od góry i wtedy nie będzie już potrzebnego wzmocnienia, żeby nam ta linka nie przekręcała przepustnicy. Układzik paliwowy mamy podpięty tak jak oryginalnie na szybko złączce. Tutaj mamy filterek paliwa, to chyba omawialiśmy nawet, tak, z regulatorem ciśnienia paliwa. Tutaj mamy przekaźnik pompy i ogólnie zasilający wszystko razem od razu z bezpieczniczkiem. O, tu mamy bezpieczniczek do całego naszego wtrysku. No i niestety, żeby D3 widział obroty stabilnie, a nie z dużym rozrzutem, musieliśmy dorzucić na szybko czujnik położenia wału. Taki uchwycik zrobiony z kawałka kątownika aluminiowego. No i jedną śrubkę mamy dłuższą wkręconą, żeby już nie zmieniać koła pasowego. Nie wiem, czy znajdziemy tę śrubkę dłuższą, pokręcimy. Jak to dokładnie sobie czyta obroty? To nie jest perpetuum mobile. Ja już kupiłem taką zaślepkę, to zaraz wam pokażę. To może tam jest, nie? No, tutaj mamy dłuższą śrubkę i robi za czujnik położenia wału. A sam det w środku, tak, było na początku przewidziane. Walka była nieziemska, żeby wam wypuścić to w Wigilię. Dajcie znać w komentarzach, czy namawiać Kazimierza na turbo do tego silnika. Jak coś, to będziemy pewnie dłubać. Zostanie dalej ta sama jednostka. No i co, my się z wami żegnamy. Fajnym wynikiem. Pozostaje nam ogarnąć jeszcze wiązki i te wszystkie rzeczy. To śledźcie gdzieś tam social media i pewnie też w przygotowaniu do turbo będziemy to wszystko ogarniać i pokazywać. Albo sobie na spokojnie już będę sam dłubał w garażu, żeby Kazimierza zwolnić. A my wracamy do projektu w 1000 koni. Trzeba się za to wziąć. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.